mają te śmierci, te koraliki, te Radio M, te szaty, te łachy, to jest babuchwalstwo. Ja się nie modlę. Ja się nie modlę, siostro, ja się nie modlę do tego obraza, nie klękam przed tym obrazem. Mówimy prawdę. W sercach W sercu mamy, żywym w sercu. No, nie ma go w opłatku, nie ma go w jakimś tam... Tradycja. Bóg mieszka w naszych żywych sercach. Głównego nakarmić, pragnionego na pojęcie. A codziennie go przyjmuje, no. Jestem na mszy codziennie. Ale na mszy, ja byłem teraz, byliśmy w katedrze Chrystusa. I ksiądz przerwał ceremonię, bo powiedziałem, że ostatni raz to robisz, bo Chrystus raz został ofiarowany. Ile tych ofiar będzie? Co roku się nie rodzi Chrystus. Tak. Jezusek. No. Jest potężnym królem. To ksiądz przerwał ceremonię. Tak. A no to ja widziałam jeszcze coś, że jak ksiądz złapał za parkat i człowieka i wyrzucił. Tak, wyrzucił, tylko że mnie się bał dotknąć. To fajnie. No. Jest Synem Bożym, aniołem, a Chrystus jest naszym ojcem. My jesteśmy aniołami, tak, jedynego uczniami. Ojca, Króla Chrystusa Emanuela. Żyjącego. Żyjącego i żyje w twoim sercu. Dokładnie. Tak. Także tradycje na bok, w ludziach mam Chrystusa widzieć. Dokładnie. Tak, to jest drugim człowiekiem. Oczywiście. To jest próba wiary i to jest oddzielenie. Czyli bądźmy tymi dobrymi otrami, tu będzie ta sprawiedliwość na ziemi. No, weźmy się tam wszyscy spotkamy. Ja nie w niebie, nie, tu jest raj na ziemi, siostro. Przyjdź królestwo, tu przyszło. Nie w niebie, co tam będziesz robić w niebie? Jak się modlisz? Przyjdź królestwo. No co tam będziesz robić? Powiedz, co będziesz tam robić w niebie? Jest jeden, jedyny żywy Bóg. Też się modlić trzeba w niebie, że... Że co? Że święci też się modlą w niebie. Święty tylko jest Chrystus święty, jeden, jedyny z objawienia, 15 rozdział. Do nieba nie poszedł, żaden tylko Chrystus jest święty, a my mamy się nam święcać, szanować Jego prawdę i miłości. W Adamie jest grzech i śmierć, a w Chrystus jest życie. Wszystkie fałszywe Bogu padną, tak. Teraz Chrystus jako słońce obnaży każdego. Juda się powiesił, bo zdradził jego naukę, srebrniki wyrzucił. I dzisiaj cały świat się sprzedał COVID-a, wymyślił. To jest próba wiary na cały świat. Tak. I albo żyjemy jak łotry na prawicy, że wierzymy w Chrystusa i się szanujemy Jego prawdą, miłością. Bo wiara nadziała miłość, ale miłość w prawdzie Chrystusa dopiero jest aktywna, żyjąca, nieśmiertelna. No. Ty, siostro, masz Chrystusa w sercu, tylko wiara, nie wiesz o tym. No. I proś o mądrość prawdziwą i zobaczysz, on ci oddzieli te tradycje, to co źle robisz. Tak. Bo sumienie nam będzie... No, zło. Szaleje. Ale masz wiarę, słuchasz, rozmawiamy, tak fajnie się na spokój Boży, wszystko tak. Masz. Tak. Jest jeden żywy, prawdziwy Król Chrystus. Maria go urodziła, tak. Apostoł Paweł się nawrócił. Był prześladowcą, nie? Tak, i teraz cały świat prześladuje go kłamie w imię Chrystusa. Tak. I co zrobili? Polskę sprzedali, ale z Iskra z Polski. To jest... prawda. Ale my są obywatele z nieba, czyli Chrystus, ta cała ziemia należy do Chrystusa, bo On krwią zapłacił i my do Niego należymy, tak, do Chrystusa. Tak, wybawił nas. On jest prawdziwym pasterzem. Dokładnie. Dobra, bądźcie zdrowi, Panie Boże, błogosławię. Siostra, błogosław wszystkich, bądź nieśmiertelna. No, dużo zdrówka i Chrystus jest z nami. Króla Chrystusa Immanuela. Amen. Bóg z nami. Amen. Nie, amen to jest... Szczęść Boże. Niech się dzieje wola nieba. Nieba. W tym czasie z Panem Bogiem. Z Królem. No, wszystkiego dobrego. Aniołki. Krążą. Hej. Dzieci to aniołki, mają szczerość w sobie. Miłość szczerą. Dzisiaj mamy 4 sierpnia, 2021. Obrazek przyciągnął siostrę. No, na panka pewnie. No. Ale właśnie obrazki to są... Tylko właśnie, że obraz więcej mówi niż słowa. Ale Chrystus jest Bogiem żywym, prawdziwym, że jest Królem. Obrazek pokazuje, że ma koronę. Król.
nad królami. Przyjdź królestwo Twoje. Tu na ziemi ma być sprawiedliwość. I będzie, gdy w nas będzie. No, uczmy się od największego nauczyciela, Chrystusa Króla. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Chrystus, nauczyciel, mistrz. Księcia, książę. Anioł Zbyszek z Holandii głosi w Polsce. Przyfrunął. Nie przyjechał. Bo ojciec go posłał, żeby przyjechać tu na Śląsk i żeby głosić Słowo Boże, prawdy. Bo prawdą, miłością, nakarmianiem, wskrzeszaniem wyciężamy świat. Bez broni, bez karabinów, bez czołgów, bez wojen. To jest ostatnia wojna między prawdą a kłamstwem. Cały świat jest zakłamany, leży w mocy złego. 1 Jana 5:19. A my wiemy, że jesteśmy z Boga. To jest to nowo narodzenie w duchu i w prawdzie. Że jesteśmy synami i córkami Boga, prawdziwego Chrystusa Króla Immanuela. Bóg z nami. Błogosławimy.